Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszny, delikatny pasztet drobiowy, który można szybko przygotować przy okazji gotowania rosołu. Do wykonania tego dania potrzebne będą uda z kurczaka, wątróbka drobiowa, jajka, bułka pszenna, cebula, czosnek, warzywa, majeranek, papryka słodka, pieprz i sól. Zaczynamy od ugotowania mięsa. Do garnka wkładamy udka z kurczaka, wsypujemy kilka ziaren ziela angielskiego, 2-3 liście laurowe, dodajemy obrane i umyte warzywa. U mnie jest to seler, marchew, pietruszka i por. Całość zalewamy zimną wodą i gotujemy około 1,5 godziny do miękkości kurczaka. Ja zwykle gotuję w szybkowarze około 20-25 minut. Mięso powinno być tak długo gotowane, aby można je było łatwo oddzielić od kości i chrząstek. Do mięsa wsypujemy łyżeczkę soli. W tym czasie cebulę kroimy w drobną kostkę. I na rozgrzany olej wykładamy pokrojoną cebulę. Cebulę smażymy tylko do zeszklenia. Do zeszklonej cebuli dodajemy wątróbkę. Powinna być umyta, osuszona i pozbawiona włókien, błonek czy żyłek. Całość smażymy na średnim ogniu przez około 15 minut, co jakiś czas przewracając. Można oczywiście nie podsmażać wątróbki, tylko dodać ją do gotującego się mięsa na około 15 minut przed końcem gotowania. Na koniec wątróbkę posypujemy pieprzem i solą. Nie solimy wcześniej, aby nie zrobiła się twarda. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. I wracamy do naszego mięsa. Do przygotowania pasztetu oczywiście można wykorzystać ugotowane mięso z rosołu. Gdy mięso jest już ugotowane do miękkości, oddzielamy je od kości i chrząstek. Należy to zrobić bardzo dokładnie, uważając, aby nie pozostało nic twardego. Następnie bułkę pszenną rozrywamy na mniejsze kawałki. Bułkę zalewamy wywarem z mięsa i odstawiamy do napęcznienia. I kiedy wszystkie składniki są już przygotowane, można już wszystko razem zmiksować lub zmielić przez maszynkę. Ja będę miksowała blenderem. Tak jest szybciej i wygodniej. Do blendera przekładamy ugotowane kawałki mięsa. Ja zrobiłam to w dwóch partiach ze względu na pojemność blendera. Dodajemy podsmażoną wątróbkę z cebulą. Na początek można dodać tylko część wątróbki, aby sprawdzić intensywność smaku. Dodajemy również namoczoną bułkę. Bułki nie odciskamy. I wszystko razem dokładnie miksujemy lub mielimy. Sprawdzamy konsystencję i smak. Dodajemy ugotowane warzywa, ale oczywiście może być dodana tylko marchewka, według uznania. Wlewamy około pół szklanki bulionu, w którym gotowało się mięso. Można dolać trochę więcej, ale bulion najlepiej dodawać stopniowo, aby pasztet nie zrobił się zbyt rzadki. I ponownie miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Masę mięsną przekładamy do dużej miski, a do blendera przekładamy drugą partię warzyw, bułkę i mięso. Tym razem wątróbki już nie dodałam, aby jej smak nie przeważył.
i całość ponownie miksujemy do uzyskania idealnie gładkiej masy. Przekładamy do miski, w której jest już masa z wątróbką. I obie masy ze sobą mieszamy. W tym momencie, póki jeszcze nie dodane są jajka, pasztet należy spróbować i doprawić. Dodajemy 1-2 łyżeczki majeranku, łyżeczkę papryki słodkiej, dodajemy sól i pieprz do smaku. Następnie dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę lub starty na tarce, 1 lub 2 ząbki. I całość dokładnie mieszamy. Na koniec jeszcze warto spróbować, czy nic nie brakuje. Dodajemy 3 żółtka. Masę z żółtkami dokładnie mieszamy. I kolejna białka. Wsypujemy szczyptę soli i białka z 3 jajek ubijamy na sztywno. I ubitą na sztywno pianę dodajemy do masy mięsnej. Dokładnie mieszamy. I masę przekładamy do foremek lub do jednej dłuższej foremki. Formy keksowe powinny być wyłożone papierem do pieczenia lub wysmarowane tłuszczem i posypane bułką tartą. Długość pieczenia pasztetu jest uzależniona od tego, do jakiej wysokości są wypełnione foremki. Im więcej pasztetu jest w foremce, należy piec trochę dłużej. Na koniec można jeszcze pasztet dowolnie udekorować. Ja posypałam czarnuszką. Foremki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy około 80-90 minut. Grzanie góra-dół. Polecam gorąco. Pasztet jest po prostu przepyszny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!